Jerzy Mazur dołączył do grona zasłużonych dla miasta Wałbrzycha. To wyróżnienie zostało przyznane przez Radę Miejską w Wałbrzychu na wniosek Zarządu Okręgowego Wrocławskiego Polskiego Związku Motorowego. Jerzy Mazur obecnie jest przedsiębiorcą i prowadzi salon samochodowy w Wałbrzychu, ale jego motoryzacyjne korzenie to przede wszystkim sport. Przez wiele lat startował w imprezach rajdowych, zaliczył również rajd Paryż-Dakar w ciężarówce marki Star. Obecnie oprócz sprzedaży samochodów zajmuje się propagowaniem historii górnictwa i motosportu w swoim własnym muzeum. Pan Jerzy Mazur jest zasłużonym działaczem motosportu, utytułowanym zawodnikiem, pierwszym zawodnikiem Polski, który startował w Dakarze. Zasług ma bardzo, bardzo, bardzo wiele. W związku z powyższym Zarząd Okręgu WPZ MOT we Wrocławiu wystąpił z wnioskiem do Rady Miasta Wałbrzycha o wyróżnienie go tytułem zasłużony dla miasta Wałbrzycha. Cieszy mnie bardzo, że Rada to przyjęła, że uznała podobnie jak my i dzisiaj ten tytuł zasłużonego mógł być wręczony Jerzemu Mazurowi. Tworzyć, osiągać sukcesy, cieszyć się najlepiej jest właśnie tam, gdzie żyją bliscy, gdzie wspierają, nie tylko się cieszą wtedy, kiedy są sukcesy, ale wtedy też, kiedy jest, tak jak dla każdego człowieka, są różne chwile trudne. To jest to są moje korzenie, to jest w pewnym sensie moje miasto i to wyróżnienie ma, myślę, że jedno z największych znaczeń w moim życiu, że nie tylko jako sportowiec, reprezentant Polski, ale też później, kiedy już rozeszły się drogi bycia czynnym sportowcem, no starałem się, zostało to docenione, to co robię, czy co zrobiłem. I to jest również dla mnie wielka radość i wielkie szczęście, że zostało to docenione i otrzymałem właśnie to wyróżnienie.